Na dzisiejszej sesji odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia jednorazowych stypendiów sportowych dla naszych gminnych sportowców wraz z gratulacjami za osiągnięte wyniki. Między innymi Kacper Maszczak za bardzo dobre wyniki w sportach siłowych, Hubert Maciejczyk, sporty walki, jak też Miłosz Chmielewski w kolarstwie. Cieszymy się bardzo z ich wyników, bo to i złote, i brązowe medale, i wyniki nie tylko na poziomie krajowym, ale już europejskim. Myślę, że ta trójka sportowców jest wzorem do naśladowania. Życzymy im dalszych sukcesów w rozwoju swoich tych zainteresowań. Brązowy medal za układy formalne i złoto w walkach light contact. Myślę, że takim najbardziej wpływowym elementem było zdobycie Mistrzostwa Europy w czerwcu, a kolejnym osiągnięciem było trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, tyle że innej federacji, dwa tygodnie temu. Ostatnie osiągnięcia to były Mistrzostwa Polski. Zdobyłem tam trzecie miejsce w starcie wspólnym. Teraz było ostatnio w Maszewie kryterium uliczne, też zdobyłem pierwsze miejsce. Cele, no jeżeli by się udało, to na początku listopada będą zawody Roberta Prudejki w Warszawie, potem w połowie listopada Puchar Świata w Złotoryi i na początku grudnia Mistrzostwa Europy w Siedlcach. Na pewno jeździć więcej też na MTB. Mistrzostwa Świata, Europy. Chciałbym pojechać na Mistrzostwa Świata. Na pewno trzeba poświęcić dużo czasu. Treningi zajmują mi około 3 godzin. To od 3 do 4 treningów tygodniowo. Zależy od poziomu przygotowań. Im bliżej zawodów, tym staram się już robić te treningi 3 razy w tygodniu. Troszkę dalej przed zawodami jest to jeszcze 4 treningi w ciągu tygodnia. Trenuję kolarstwo szosowe od 2 lat. Jeździmy z moim trenerem Igor Murawiew około 50 km. Treningi odbywają się gdzieś 4 razy w tygodniu. Trenuję 3 razy w tygodniu i to są bardzo mocne treningi wysiłkowe. I żeby osiągnąć taki poziom, to trzeba bardzo dużo ćwiczyć. Dziedzina sportu, w jakiej tam się powiedzmy specjalizuję, to jest trójbój siłowy. Polega on na wykonaniu 3 przysiadów ze sztangą, 3 wyciśnięć sztangi leżąc i 3 martwych ciągów. Wybiera się ze wszystkich 3 podejść, wybiera się to najlepsze, najlepiej wykonane, z największym ciężarem i poprawnie techniczne. Każdy zawodnik do swojej wagi ma dopisany przelicznik Wilksa. Jest to tam taka skala punktów, przez którą się mnoży osiągnięty wynik i dzięki temu wybieramy zawodnika, który ma najwięcej punktów. Wtedy on wygrywa. Bardzo się cieszyłem. Czułem się wyróżniony. Czułem się bardzo zadowolony, wyróżniony i dumny.